Siemanko, siemanko. Pokażę wam właśnie pierwsze misje, jak wyglądały na podwodnym świecie. To jest taki początek tej serii. Następne odcinki będą z kolejnych misji, ale tu pierwszą misją będziemy musieli sobie po prostu przejść przez zamek, który jest tam właśnie w podwodnym świecie. Na środku zrobiliście sobie questa z pomaganie syrenom i tam właśnie akurat gdzie był ten NPC na środku mapki, po prostu będziemy mogli wchodzić za bramkę na 250 poziomie. To pójdziemy sobie i zobaczymy, jak to tam wygląda. Co tam za tą bramką jest? Idziemy sobie. Jesteśmy w Kebelesie. Idziemy sobie na Tortugę, na wyspę Moon, i tam wchodzimy sobie do tego podwodnego świata. Jesteśmy już pod wodą. Widzicie, że mam założony hełm Manei. Mogliście sobie go zobaczyć, jak go zdobyć w poprzednim odcinku. Ale my teraz pokażemy sobie, jak to tam wygląda, co tam jest pod tą wodą. I tak zwiedzimy sobie podwodny świat, a później w następnych odcinkach będziemy już zaczynać robić misje. Jesteśmy tutaj na mapce, jak widzieliście, na pomagać syrenom, queście. Musimy kliknąć tą dźwignię, żeby nam się kamień odblokował i żebyśmy mogli w ogóle wejść tam do podziemi, do kolejnych poziomów głębin. Kliknęliśmy tą dźwignię i dzięki temu ten kamień, który tutaj stał pode mną, się odblokował i możemy sobie wchodzić dalej. Idziemy, tutaj mamy wyspę z syrenami. Syreny nas nie atakują w większości. Tylko jak mamy battle albo coś zaatakujemy w koło nich, bo mamy zrobioną próbę Tasagua. I tutaj mamy bramkę 250 level. To wchodzimy i robimy pierwsze misje. No dobra, skarbik mamy jakiś. Klikamy na skarb. Popsuty skarb. Co to za questik się zrobił? Część zniszczonego hełmu. No dobra. Część zniszczonego hełmu, czyli jeszcze musi być jakaś inna część. Dobra, lecimy dalej. Schodzimy sobie na dół. Syrenki mają, mamy. Syrenki, syrenki, same syrenki. Może być. Jeden nawet strażnik był. I lecimy dalej. Tutaj mamy same syreny. Same syreny nie robią nam żadnego problemu. Lecimy sobie dalej. I kwestik zakończony. Ucieczka z więzienia. Najsu, najsu, najsu. I co my teraz musimy zrobić? No nic, nie wiem. Ucieczka z więzienia przeniosła nas na wyspę. Tu mamy instancję. I sobie zobaczymy, co dalej. Okej, mam naszego NPC-ka. Ucieczka z więzienia zrobiona. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Znasz hełm? Czy to groźba? Zaatakujesz mnie? Kłeścik. Ostre kraby. 1000 krabów musimy zabić. Starasz się wyglądać odważnie. Te brzydkie nogi mnie nie oszukają. Ale jeśli naprawdę chcesz uratować to miejsce, będziesz musiał zrobić coś więcej niż tylko zabić kraby.
Zabili 1000 krabów, aby udowodnić swoją wartość. Ale to już w następnych odcinkach. Pierwsza część z przygód podwodnych zakończona. Widzieliście przed chwilą. Musieliśmy przejść przez ten zameczek. Tutaj cały czas do dołu, później tutaj cały czas do góry. I zrobiliśmy nasz pierwszy quest. Dzięki temu, że przeszliśmy takie pierwsze wejście, następnym razem, jak będziemy klikać ten skarb, będziemy nie pojawiać się w zamku, tylko będziemy się pojawiać tutaj od razu już na tej wysepce. Nie w zamku, tylko obok zamku na tej wysepce. Żeby do zamku wejść, będziemy mogli sobie kliknąć tutaj i będziemy mogli być z powrotem w tym zamku. Tylko że od prawej strony. No dobra, to co teraz? Tutaj tak na krótce opowiem wam. Tutaj mamy instancje. Są tutaj trzy elitki. Syreny mają. One są właśnie najłatwiejsze tutaj na tej mapce. Syrenki. Oprócz krabów. Dają nam po 100 tysięcy expa prawie. To nie jest tak źle. Mocniejsze syreny będą w innej instancji. Właśnie tutaj są dwie instancje z syrenami. Tu była jedna z nich. Przejdźmy się do drugiej. A ja wyszedłem. Więc wracam. Za chwilę. Okay, jestem z powrotem i wyjdziemy sobie do naszej drugiej instancji, tak samo z trzema elitkami. I zobaczycie sobie, w którym miejscu ona jest, tak na szybko. No dobra, drugą instancję z trzema elitkami mamy właśnie tutaj, gdzie my jesteśmy. I wchodzimy sobie, zobaczymy, jakie są tu potwory. Tutaj powinno być Straż Majo. Tak jest. Straż Majo tu jest. One dają już o wiele więcej expa, ale też nie aż tak bardzo dużo, żebyśmy tutaj specjalnie przychodzili i tutaj sobie expili. Po prostu sobie na syrenach możecie trochę spróbować pozarabiać. Dropią z nich fajne przedmioty do stroju, do wierzchowca bodajże. No i dają trochę expa. Ile daje jeden? Prawie 300 tysięcy, czyli 3 prawie dają prawie 900 tysięcy, czyli z 800 tysięcy expa tutaj wam wpada, czyli za dwie instancje koło miliona expa wpada nam. Co dalej, co tutaj mamy na mapce? Tutaj na mapce mamy sobie taką połeć dużą, gdzie są właśnie mściwe kraby. I są tutaj tak samo koralowce. Musi być wydarzenie, które się nazywa Zakażone Koralowce. I akurat jest, jak jest ono aktywne, to przez pół godziny tutaj się pojawiają właśnie zakażone koralowce, z których dropię bardzo dużo unikatów. I bardzo często te unikaty dropią. A jeśli to aktywne nie jest wydarzenie, to po prostu tu się pojawiają zwykłe syreny i kraby, no i te żółwie. Meduzy. Takie najprostsze potwory, jakie tutaj są. Kolejnym miejscem, które chcę wam pokazać, to jest tutaj. Tutaj właśnie jest taka największa mapa do krabów. Następną misję właśnie będziemy tam robić, w tamtym miejscu, bo akurat będziemy mieć misji zabić 1000 krabów, ale to już zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. Tak na szybko przejdę się i pokażę wam, jak to tutaj wygląda. Krabów jest bardzo dużo, są też do tego syreny, ale to są te zwykłe syreny, nie są tutaj straże syreny, więc nie jest ciężko. Z krabów dropię sobie unikalny przedmiot, jakiś pierścień, ale bardzo, bardzo to rzadko dropię. Ja zabiłem koło kilku tysięcy krabów, jeszcze mi nie wypadł. To nie będę tutaj się rozchodził, tak na szybko chcę wam pokazać, jak tu mniej więcej to wszystko wygląda. Tutaj możemy sobie... O, złota meduza sobie zabije. Co wam nie pokazałem jeszcze? Tutaj wam pokazałem tą mapkę, tą też. Tutaj na górę mamy taką bramkę. Żeby przez nią przechodzić, to właśnie chyba musicie mieć zbite te kraby. I wtedy będziecie mogli przechodzić przez tą bramkę. Tutaj są właśnie już mocniejsze potwory, mocniejsze syrenki. Ale ze złotym bonusem to spływają nie tak źle. I one dają sporo expa, tam z 16 tysięcy, z tego co patrzyłem. Te dają nam po 13 tysięcy, a tamte mocniejsze? Aż sobie zaraz zobaczę. Zabiję sobie tą jedną czarodziejkę i zobaczymy, ile da nam expa. I
26 tysięcy, no dobra. Co tu mamy? Tu mam tak kilka budynków, tak nie za dużo. No i sobie możecie tutaj expić na tych syrenach. Zapewne unikatowe jakieś przedmioty dropią. To jeśli macie farta, to możecie sobie coś tam pozarabiać. Tutaj na górze mamy próbę Dasagua, którą będziecie też mieli do zobaczenia w kolejnych odcinkach, ale na razie chcę wam tylko pokazać, oprowadzić was po tym podwodnym świecie. Jeszcze nie mam wszędzie dostępów, ale tam gdzie mam dostępy, to ja wam pokażę. Tutaj nie mamy właśnie, po prostu sobie możecie poexpić, podropić, bardziej podropić, jakieś itemki próbować wydropić. Podropi właśnie tutaj grzebień, który możecie sobie na expo oddawać, albo właśnie do ludzie kupują sobie do mounta, albo do stroju. Już nie pamiętam, na pewno do któregoś stroju, ale czy do mounta, czy do zwierzaka, tego już nie kojarzę. I ostatnią rzecz, którą mogę wam pokazać, gdzie mamy dostępy, to jest miejsce pod zamkiem, tam gdzie jest Spiro, Giro, Sierespi, taki boss, który później będziecie musieli go zabić w fabule numer, fabule numer 92. Quest się nazywa Zatopione Zagrożenie i właśnie pójdziemy, się przejdziemy do tego miejsca, gdzie on powinien się respić. Żeby tam wejść, potrzebujemy wejść do tego zamku z powrotem, czyli musimy wrócić sobie na sam początek, bo już tędy nie przejdziemy do tego zamku. Musimy wejść tutaj, do tego budynku i dopiero wtedy będziemy mogli przejść sobie dalej do tego miejsca, gdzie się właśnie respi. Spiro, Giro. No dobra, jesteśmy w zamku, jak widzicie sobie na mapce. Tutaj właśnie, jeśli zrobiliście sobie ten questy na kraby, przeszliście najpierw sobie przez ten zamek, później zabiliście kraby, później zabiliście koralowce, zrobiliście próbę Dasagua i później możecie tutaj sobie przechodzić dalej. Klikamy sobie na to przejście i tutaj właśnie jest Spiro, Giro. Ale do tego Spiro, Giro teraz wam nie pokażę. Możecie, będziecie na pewno mogli zobaczyć sobie w kolejnych odcinkach, jak będę robił sobie właśnie ten quest Zatopione Zagrożenie. Tak więc pokrótce to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Yo, yo.